Podzwonku Rozmowy z Ciałem Pedagogicznym. Dzień dobry i dobry wieczór. Z tej strony Kasia Pijanowska, a to jest trzynasty odcinek podcastu Podzwonku Rozmowy z Ciałem Pedagogicznym. Liczba trzynaście jest liczbą wyjątkową, magiczną lub, jak niektórzy wolą, przynoszącą pecha. Dlatego pod numerem trzynastym proponujemy wyjątkowy temat. Zdrowie psychiczne. Uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek. Czy o zdrowie psychiczne można zadbać w szkole? Jaka jest rola nauczyciela? Czego oczekują rodzice? I dlaczego wspieranie zdrowia psychicznego znalazło się w kierunkach polityki oświatowej? Naszą rozmówczynią jest Magdalena Niemczuk-Kobosko, nauczycielka języka angielskiego. Pracuje w liceum Artes Liberales w Warszawie, gdzie pełni funkcję wychowawczyni klasy i koordynuje pracę wychowawczo-tutorską. Jest absolwentką nauczycielskiego kolegium języka angielskiego. Ukończyła też podyplomowe studia w zakresie coachingu. Jest trenerką jogi. Odcinek trzynasty. Magiczny albo pechowy? Zaraz się przekonamy. Moja gościni Magda Kobosko. Witam cię serdecznie. Witam, cześć. Będziemy rozmawiać o zdrowiu, a dokładnie to o zdrowiu psychicznym. Chciałabym powiedzieć, że o zdrowiu psychicznym nauczycieli i nauczycielek, ale myślę, że też będziemy zawracać do młodych osób, czyli do dzieci i młodzieży, ale zacznę od pytania, jak długo pracujesz w szkole? No i na pierwszym pytaniu się wyłożę niestety, bo nie mogę sobie przypomnieć, myślę, że już będzie pod 30 lat, także tak, nawet z całą pewnością, jakoś nie obchodziłam jakiegoś okrągłego jubileuszu, ale. Ale to już będzie pewnie prawie 30 lat. To była moja pierwsza praca, przez kompletny oczywiście przypadek, a potem okazało się, że jest pasją życia i jakoś nie mogę z tej szkoły odejść. Już próbowałam, ale jakoś mi się nie udaje. Czyli masz długą pamięć historyczną. Tak to się nazywa, tak. Tak, to korzystając z twojej pamięci historycznej, czy dzieci i młodzież się zmienia? Truistyczne, bardzo powiedziałabym, oczywiste pytanie, ale zmienia się w kontekście, czy ty naprawdę obserwujesz tą epidemię problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży? Ja myślę, że na ten temat już chyba wszystko powiedziano przez ostatnie, zwłaszcza po tym covidowym czasie. Oczywiście, że obserwuję i oczywiście, że doświadczam. Myślę też, że jesteśmy uważniejsi na to, co się dzieje z dziećmi, bo wiesz, te, tam prawie 30 lat temu, kiedy zaczynałam, to oczywiście nie było mowy o takiej diagnostyce, jaką mamy teraz. Moim zdaniem czasem Zbyt intensywnej diagnostyce i takiej już, która sięga tak daleko, że naprawdę właściwie każda klasa robi się grupą kompletnie zindywidualizowanych przypadków, którymi ciężko zarządzić jako grupą. Ja jestem wychowawczynią, więc to dla mnie jest pewien problem, skleić w grupę tak różne indywidualności. To jest truizm, oczywiście wszyscy jesteśmy inni, nigdy nie było inaczej, tak? Natomiast w tej chwili myślę, że cały fokus jest na to, jak bardzo jesteśmy inni, a jest za mało go na budowanie grupy i budowanie pewnej wspólnoty w szkole. Do wspólnoty jeszcze wrócimy, bo hmm. to jest bardzo ciekawe pytanie. To powiedz mi, jaka w tym wszystkim, w tej różnorodności, w tym skupieniu się na tym, że każdy jest inny, jest rola nauczyciela, nauczycielki? To zależy, kogo pytasz, tak? Bo Pytam wydaje ciebie. mi się, pytasz mnie, tak? Czyli pytasz nauczyciela i wychowawcę, czy nauczycielka i wychowawczynie. Ja odczuwam z jednej strony duże ciśnienie na to, żebym była wszystkim, to znaczy, żebym była jednocześnie. Nauczycielem merytorycznym, zorientowanym w swojej dziedzinie, cały czas się rozwijającym, wychowawcą, czułym, wrażliwym, wiedzącym mnóstwo o swoich uczniach, terapeutą, coachem, mentorem i Bóg wie, czym jeszcze. I e, tych ja ludzi nie jest przerażona tą listą. No tak, ja już się z zasady nie przerażam, ale rzeczywiście. Oczekiwania są bardzo rozdęte wobec nauczycieli, a możliwości nauczycieli są takie jak, no, jak każdego z nas. Tak? No, gdzieś to musielibyśmy zrobić, a jeszcze chcielibyśmy może w tak zwanych przerwach pożyć. To już się zaangażowanym nauczycielom raczej nie udaje, pożycie po w przerwach, tak? bo to tylko już jest całkowity fokus na szkołę. Więc mam takie wrażenie, że oczekuje się od nas niewspółmiernie dużo. A czy w takim razie, w związku z tym, że zdrowie psychiczne zostało wpisane do kierunków polityki oświatowej, na najbliższy właśnie 24-25 rok szkolny. Czy to coś zmienia w szkolnych sytuacjach? W myśleniu o w ogóle zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży? Wiesz co, ja to w ogóle jestem optymistką z natury. Natomiast tutaj jestem o tyle sceptyczna, że z jednej strony, oczywiście, wierzę że rzeczy zauważamy, tak? I nie puszczamy ich nawet do przesady mam wrażenie. Natomiast. Odnoszę takie wrażenie, że pamiętam słynną akcję rodzić po ludzku, która była w swoim założeniu fenomenalnym pomysłem, natomiast gdzieś tam zbiurokratyzowała się do takiego stopnia, że przestała już cokolwiek znaczyć. Znaczy zapomnieliśmy, że tak samym klu, tylko chodziło o to, żeby ten dyplom gdzieś tam sobie walnąć na ścianie, w szpitalu, że tak my także rodzimy po ludzku. Więc trochę tak jest ze szkołą i tą szkołą z klasą idą takiej nowoczesnej szkoły, empatycznej, rozumiejącej, czującej, bo. Bo ja myślę, że za dużo jest wokół tego takiej otoczki, tego budowania programów, indywidualizowania, nasiadów, rozmów, a za mało jest po prostu takiej bardzo prostej pracy u podstaw gdzieś bycia blisko z uczniami, słuchania ich, przede wszystkim słuchania. Nie gadania, tylko słuchania i próby zrozumienia. I wydaje mi się, że no niestety widzę takie niebezpieczeństwo. Teraz jest szał i petów, wszystkie opinie, wszystkie, wszystkie papiery muszą być w porządku, na wszystkich pada. Strach blady, i oczywiście staramy się to robić najlepiej, jak, jak potrafimy, ale no nie oszukujmy się, wisi mną, nad nami po prostu jakaś tam biurokratyczna, straszna zmora, tak? która nam odbiera czas na rzeczywistą pracę. A rzeczywista praca to jest bycie z uczniem, rozmawianie z nim, uczenie go, trzymanie go czasem za rękę, choć nie wolno, bo jest w, złym, w złej formie, właśnie i w złym stanie. Więc myślę, że no jak zwykle no istnieje takie niebezpieczeństwo biurokratyzacji, natomiast z drugiej strony no myślę, że, że po prostu w szkole jest. Stosunkowo mało czasu na rzeczy najważniejsze, tak? bo, bo, bo ten czas gdzieś tam zjadają no, dzienniki, dokumenty, dokumentacja, papiery. tak. Papiery krótko mówiąc. Ja akurat nie powinnam sioczyć, bo jestem w, w szkole prywatnej, gdzie to jest ze mnie w dużej mierze zdjęte, natomiast i tak mam tego po uszy i wolałabym spędzać czas na rzeczywistej pracy z ludźmi. Powiedziałaś, że chciałabyś mieć czas na patrzenie na ucznia, na słuchanie go, na zauważenie. Jednocześnie powiedziałaś, że jest za dużo tej indywidualizacji. I ja w takim razie zastanawiam się, jak to wszystko pogodzić. Czyli tą chęć patrzenia, zadbania, usłyszenia. Jednocześnie każdy uczeń jest inny w klasie. No, i jesteś jeszcze ty, ty, która ma skończony czas, bo lekcja to 45 minut. Nie wiem, czy jest w twojej szkole dzwonek, no ale wyobraźmy sobie, że w standardowej szkole ten dzwonek jest. No i jesteś wychowawczynią, czyli masz jedną godzinę w tygodniu wychowawczą. I koniec, i powinnaś wyjść i zadbać o siebie. No otóż y, też nie powinnam się na ten temat wypowiadać. W mojej szkole sytuacja jest bardzo specyficzna. Ta szkoła się o mnie upomniała. Ona jest bardzo młoda, ma zaledwie dwa lata. W momencie, kiedy ja już chciałam odejść z zawodu. Nawet nie dlatego, że miałam dosyć swojego zawodu, tylko dlatego, że miałam jakieś tam jeszcze inne plany, ja mam zupełnie jeszcze inną inny aspekt życia i jestem też nauczycielką jogi, więc być może to jest taka rzecz, ta strona, w którą chciałam iść, no ale. Narodziła się nowa szkoła, propozycja zostania wychowawczynią. I ja absolutnie, idąc na spotkanie w sprawie pracy, nie wiedziałam, że ja tej pracy nie przyjmę. I w ciągu pierwszych pięciu minut dowiedziałam się, że moja praca jako wychowawcy będzie obejmowała 20 godzin to będzie połowa mojego etatu. No, i muszę powiedzieć, że to mnie uwiodło, i to spowodowało, że tę decyzję natychmiast podjęłam, bo zrozumiałam, że nareszcie jest ktoś, kto myśli o wychowawstwie tak, jak się powinno myśleć. Tak? Czyli nie, że ja mam 45-minutową godzinę, gdzie mam wypełnić librusa czy cokolwiek to jest, tylko rzeczywiście mam, mam rzeczywisty czas. I nie oszukujmy się, to także nie jest 20 godzin w moim przypadku, to jest dużo więcej. Natomiast rzeczywiście o ten czas zadbano, i myślę, że to jest bardzo istotne. Oczywiście. Nie wiem, jak mi ktoś zapyta, jak to przełożyć na, na normalną szkołę. Trochę nie mam pomysłu, trochę mam, bo na przykład dużo rzeczy, które robimy u nas, jest do zadaptowania w szkołach absolutnie wszystkich, tak? I w szkołach innego typu, niekoniecznie 20 godzin wychowawstwa. Ale w praktyce, jak każdy dobry wychowawca wie, to prawdziwe wychowawstwo właśnie na tym polega. Polega na czasie spędzonym z uczniem, na czasie dla niego i, i pewnie no, gdzieś tam w tych 20 godzinach przynajmniej się zamyka tygodniowo. Czy rodzice oczekują, że to nauczyciel, nauczycielka zaopiekuje temat zdrowia psychicznego dzieci? Czy raczej, raczej nie? Raczej przychodzą bardziej informująco, że jest jakiś problem. Znowu mówię z bardzo specyficznej pozycji, bardzo specyficznej szkoły, w której myślę, że tak, takie oczekiwania są, że ja się wieloma rzeczami zaopiekuję. Jest też ogromne zaufanie do mnie i do moich kolegów wychowawców. Mamy dużą autonomię jako wychowawcy. Natomiast myślę, że w innych szkołach, też pracowałam w innych szkołach, no to jest zespół psychologiczno-pedagogiczny, zresztą mam takie, byłam przed chwilą na spacerze z moją córką, która właśnie jest świeżo upieczonym psychologiem i właśnie zaczęła pracować w szkole średniej i właśnie dokładnie rozmawiałyśmy o tym programie, w którym, w którym będę brała udział i też rozmawiałyśmy o roli psychologa i pedagoga i o tym, że że te role na siebie zachodzą, czasem się ze sobą kłócą, czasem gryzą, wchodzą sobie w drogę, i tak naprawdę, szczerze mówiąc, nikt do końca nie wie, gdzie kończą się kompetencje psychologa, zaczynają pedagoga i odwrotnie. I to, co powinno być gdzieś tam współpracą, kończy się niestety często konfliktami w szkole. Więc w szkołach, w których wcześniej zdarzało mi się pracować, istniało tak zwane syłanie do, do psychologa, czyli jak coś się działo, to się mówi, a to teraz pójdziesz do pani psycholog. I myślę, że no, jak wiadomo, interwencja psychologiczna może jednorazowa, może tak wyglądać, jeżeli coś rzeczywiście poważnego się dzieje. Natomiast ja postrzegam pracę z uczniami jako pewien proces, nie serię interwencji. Kogoś, kto nie ma do czynienia z tymi młodymi ludźmi, nie widzi ich na co dzień w różnych sytuacjach, nie jeździ z nimi na wycieczki. Więc rozmawiając też z córką i też wcześniej, kiedy o tym myślałam w ogóle, jaki jest ten rozkład sił między wychowawcą, psychologiem, pedagogiem w szkole, to jestem wielką fanką takiego rozwiązania, żeby psycholog w szkole był bardziej dla wychowawców. Żeby wychowawcy, ponieważ są duże oczekiwania, mieli też duże kompetencje i duże możliwości, ale żeby mieli zewnętrzne wsparcie ze strony psychologa. Czyli to, żeby ten psycholog bardziej pełnił rolę takiego opiekuna-nauczyciela, trochę superwizora, trochę kolegi, który, z którym można przegadać różne rzeczy. A mniej był taki od interwencji, tak? I od tej syłki, jak już sobie nie radzę, no to wyślę do psychologa, tak? bo to wydaje mi się burzy zaufanie między wychowawcą a podopiecznym. Sprawia, że też uczniowie przecież nie w ciemie wici, wiedzą, że ja sobie nie radzę, w związku z tym szukam, szukam rady gdzie indziej. Więc myślę, że, że taka delikatna zmiana, przełożenie akcentów wyszłoby szkole na dobre. Wiem, bo ćwiczymy to u nas. My mamy w naszym zespole wychowawczym po prostu superwizję i spotykamy się raz w miesiącu z parą terapeutów, którzy siadają z całym zespołem wychowawczym i po prostu przez dwie godziny przegadujemy nasze relacje, też co się dzieje w tych relacjach i to bywa trudne, bywa dużym wyzwaniem, ale jest bardzo, bardzo, bardzo dużo mi dało i moim kolegom też. Jak przeprowadzić taką superwizję czy interwizję? Mamy opisane na naszym blogu. Serdecznie polecam, link będzie w opisie odcinka. Zresztą ten opis pochodzi z webinarium, na którym Joanna Szeluga, twoja koleżanka z jednej szkoły, Moja o, ulubiona koleżanka, twoja ulubiona koleżanka ze szkoły, gościnni też naszego podcastu, właśnie opowiadała, jak prostymi środkami w szkole taki krąg superwizyjny, interwizyjny zorganizować, nawet jeśli nie ma zgody wszystkich nauczycieli. Albo też nie ma doświadczenia w prowadzeniu takiego kręgu, można spróbować opis jest, warto z tego korzystać. Zrobiłaś takie ładne kolanko albo ładny most do tego, że psycholog w szkole to nie musi być wcale dla ucznia, to może być właśnie dla nauczyciela. Bo ja sobie tak myślę, że z pustego to sam nie naleje. Czyli nauczycielka, która jest na ostatnich nogach, która nie dosypia Nosi w swoim plecaku nie tylko swoje problemy szkolne, ale również prywatne. Głównie, a poza tym głównie problemy uczniów. Szczerze, problemy bochać. uczniów. To teraz sobie wyobrażam tą nauczycielkę. Zresztą Marta Mujska o takiej nauczycielce opowiadała, co ma trudność z odpoczywaniem. Ona ma tą rolę zaopiekować się jeszcze zdrowiem psychicznym wszystkich tych zróżnicowanych, zróżnicowanych potrzebach uczniów. Czy to w ogóle jest możliwe? Wiesz, co ja mam takiego ucznia, moi już nie wiedzą, już prawie dorośli, mają po 17-18 lat. Ten akurat zdążył już skończyć 18 i ma szereg pasji, między innymi jest ratownikiem. I nieustająco mi powtarza, że dobry ratownik to żywy ratownik. I ja bardzo to sobie biorę do serca. Postrzegam ten zawód bardzo jako zawód taki pomocowy i wspierający. Co oznacza, że jest szalenie satysfakcjonujący, zwłaszcza jak ktoś ma naturę ratownika, ale jest też bardzo wyczerpujący. I to wyczerpuje w taki sposób, powiedziałabym, pełzający. Jest dobrze, 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 i nagle przychodzi taki no, gwałtowny spadek, nie wiem, formy, nastroju, duże zmęczenie fizyczne, a zwłaszcza emocjonalne zmęczenie. Więc trochę sobie biorę do serca to, że ten najlepszy ratownik to żywy, żywy ratownik, I, i, i staram się, żeby ten ratownik we mnie przeżył. Więc. Wracając do twojego pytania, myślę, że to jest w ogóle jedna z podstawowych w tej chwili kompetencji nauczyciela i wychowawcy. Upieram się, tak? Bo oni mają specyficzną rolę w szkole. Żeby w ogóle ci ludzie byli przygotowani do zawodu w taki sposób, żeby umieli zadbać o siebie, żeby zobaczyli potrafili wyczuć ten moment, w którym rzeczywiście trzeba troszkę odpuścić. A najlepiej, żeby w ogóle nie dopuszczali do takiego stanu. Oczywiście to jest bardzo trudne, bo szkoła jest bardzo dynamicznym organizmem i zawsze mnie do OS śmieszy. Już 30 lat mnie śmieszy, jak mi mówią, że to ty do szkoły idziesz, to taka rutyna. I tak mnie to bawi strasznie, bo to ja jednego rutynowego dnia nie przeżyłam w tej instytucji. Zawsze coś się dzieje. Natomiast myślę, jak patrzę na przykład na moich młodszych kolegów przychodzących do, do, do tego zawodu, to widzę, że bardzo często brakuje im Przychodzi pewnie z wiekiem, jakimś tam doświadczeniem, takiego mądrego zadbania o siebie, co nie oznacza w praktyce, że mam, że tak powiem, mieć wywalone na wszystko, tylko żeby wiedzieć, gdzie są moje granice i jednak starać się ich strzec. Mówiąc to, chcę powiedzieć, że sama oczywiście sam mam ogromny z tym kłopot nieustająco i cały czas to jest proces. No, ale myślę, że radzę z tym sobie lepiej niż kiedyś. Czyli możemy w tym momencie głośno powiedzieć taki postulat nauczycielko zadbaj o siebie. Tak, że ratowniku przeżyj po prostu. I rozumiem, że bez zaopiekowanej nauczycielki, również ze strony zdrowia psychicznego, czyli wsparcie pedagogiczne, niemożliwe jest dbanie o własnych uczniów i uczennice albo będzie jeszcze bardziej wyczerpujące. Czyli znaczy nie damy naszym uczniom niczego, czego sami nie mamy, więc jeżeli mamy nauczyć ich spokoju to musimy go w sobie mieć jeżeli mamy nauczyć ich dobrej organizacji to musimy się sami nie spóźniać to są oczywiste rzeczy ja też jestem matką dwóch córek już dorosłych i doskonale wiem po latach widzę że wszystko to co ja robiłam co praktykowałam to gdzieś tam wsiąkło to czego nie praktykowałam a tylko o tym opowiadałam niestety jakoś nie wyszło ciekawe dlaczego tak czego sama nie mam ja zawsze sobie powtarzam że moje dzieci mnie kompletnie nie słuchają ale bardzo intensywnie obserwują tak. Więc moje słowa to tak sobie gdzieś tam śmigają, ale rzeczywiście modelowanie sytuacji jest jedyną skuteczną drogą. To w takim razie, jak mówimy o modelowaniu i kształtowaniu różnych postaw, to jak nauczyciel, nauczycielka jak ty może naprawdę i autentycznie zadbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży no podczas tego czasu, kiedy one są w szkole? Znowu upieram się, że pierwszym krokiem do tego jest zadbanie o siebie. To znaczy, jeżeli ja nie będę wyspana, jeżeli nie wzięłam, ja akurat nie jadam śniadaniem troszkę później w szkole, ale biorę ze sobą śniadanie, jeżeli nie zamodeluję takiego dbania o siebie podstawowego, to myślę, że moi uczniowie też tego nie będą mieli. No chyba, że oczywiście wezmą to sk skąd więc. Ja na przykład mogę podać przykład, że ze swoimi uczniami, ponieważ mam też dużą taką swobodę, w, jestem też anglistką, więc prowadzę też lekcje, niewiele, ale prowadzę. A mam bardzo fajne grupy, i w tych grupach mam taki mocno autorski program, w którym też właśnie uczę ich takich czterech aspektów dbania o siebie. Uczę tego po angielsku, czyli bardziej już traktujemy język, ponieważ oni dosyć dobrze ten język znają, to bardziej traktujemy go jako narzędzie do nauczenia się czegoś niż jako język sam w sobie. I dużo rozmawiamy właśnie o takim dobrostanie psychofizycznym. Teraz jesteśmy akurat na etapie diety, więc dzisiaj zaczęłam od przeglądu śniadaniówek. Kazałam wyciągać i pokazywać sobie, co przynieśli. A były te śniadaniówki w ogóle? Gdzie nie były, ale no, pełen wachlarz powiedziałabym. Od żelków i Coca-Coli do rzeczywiście całkiem przyzwoitej jakiejś tam kanapki z czymś i gruszki. Ale już praca domowa na następny tydzień zupełnie żartuje. Z angielskiego to jest przyniesienie po prostu proper śniadaniówki. tak? I ja je będę oczywiście sprawdzać, także strach pad blady. Ale tak serio, to wydaje mi się, że właśnie może o to chodzi w tym uczeniu i wychowywaniu, żeby też starać się znaleźć ten styk pomiędzy tym, czego uczymy tą teorią, a tym, żeby to się natychmiast przekładało gdzieś tam na, na życie, na to, co się dzieje w szkole i na co dzień. Więc. Wracając do tego zdrowia psychicznego, to myślę, że zaczynamy od siebie, bo inaczej guzik pokażemy naszym uczniom. Czyli zaczynamy od tego, żeby im pokazać, jak dzielimy się z nimi, opowiadamy im może trochę o tym, nie wiem, że biegamy, że właśnie że praktykujemy jogę, że jeździmy na rowerze do szkoły zamiast samochodem, albo przynajmniej od czasu do czasu, tak? że chodzimy na spacery, cokolwiek to jest. Tak? Jednym słowem, najlepiej, kiedy jesteśmy tego no, sami przykładem. Nic tutaj strasznie odkrywczego nie powiem, i w dodatku to jest. Trudno i żmudne, bo trzeba same to robić, a nie tylko o tym opowiadać. Ale to rzeczywiście działa. tak, Gdzieś tam w dłuższej perspektywie działa zawsze, moim zdaniem. Nawet potrafi wybić gdzieś u kogoś po latach od ukończenia szkoły. Nagle okazuje się, że gdzieś tam jakieś ziarenko inspiracji zostało zasiane. Ja też czuję, że szkoła jest idealnym miejscem, żeby kształtować postawę. Mówimy o postawach i kompetencjach, jesteś nauczycielką języka angielskiego, więc skills tu mogą wskoczyć nam również. Więc mówi się bardzo często, że współczesny uczeń, tak jak i nauczycielka, powinien mieć szeroki wachlarz kompetencji. Więc przyjrzyjmy się może w takim razie tym społeczno-emocjonalnym kompetencjom, które tak naprawdę mogą być dla nas ścieżką do poprawy, a czy w ogóle zadbania o zdrowie psychiczne. Bo bardzo często, im mniejsze dziecko, tym chyba bardziej. Dzieci nie radzą sobie z emocjami. Nie radzą w takim sensie, często mówimy o, nie płacz, nie krzycz, dlaczego tak reagujesz, i tak dalej. Trochę myślę, że rodzice też tutaj mają wiele za uszami, że różne zachowania są nieadekwatne. A tak naprawdę umiejętność zarządzania własnymi emocjami, a tak naprawdę jeszcze krok wcześniej, czyli w ogóle nazwania swoich emocji jest drogą, żeby z tymi emocjami sobie poradzić. A ja mam poczucie, że w szkole to trzeba być tak i tam siedzieć, odpowiadać, zgłosić się na przykład. Jakie są twoje doświadczenia w tym obszarze? Czy w ogóle ty pracujesz na kompetencjach społeczno-emocjonalnych, czy to raczej robisz tak bardziej na intuicji? Nazywasz? Ja myślę, że po 30 latach to już się wszystko robi na intuicji. Gdzieś tam przychodzi taki moment, błogosławiony moment w życiu, kiedy to wszystko się jakoś tam zbiega i wszystko jest taki, może zawrócę na moment do też źródeł mojej inspiracji, jest taki przepiękny speech Steve'a Jobsa do studentów Uniwersytetu Stanforda gdzie on opowiada, zresztą na parę lat przed swoją śmiercią, opowiada o swoim życiu i mówi taką piękną frazę o stawianiu kropek, o tym, że jest taki, no, takie rysowanie rysunków, wiesz, od kropki do kropki, tak, jedynka, dwójka, trójka i tak dalej. Po jakimś czasie, jak połączymy te kropki, to łączy się to w pewien obrazek. I że trochę coś takiego dzieje się, a nawet nie trochę, w naszym życiu, że robimy pewne rzeczy, wydawałoby się kompletnie, że się tak wyraża od czapy, nie wiadomo po co, a to się czegoś nauczymy, a to zrobimy jakiś kurs, a to mamy jakieś doświadczenie dosyć specyficzne, wydawałoby się kompletnie bez związku z naszą ścieżką zawodową, a potem nagle, gdzieś tam po latach, to wszystko się zbiega i myślimy sobie, ach, to tak, to dlatego, to po to to było. I ja mam chyba taki moment teraz w życiu, kiedy zaczynam się tak. Trochę mówię, jakby już się zabierała z tego świata. Nie zabieraj się nie mam, jeszcze? Nie zabierzam, ale trochę tak, jakby się cofnęła i patrzyła, już no, trochę widziała ten obrazek, po co pewne rzeczy zupełnie. Nie wiem, swego czasu, dobre 15 lat temu, poszłam na chyba pierwsze wówczas studia coachingowe, w ogóle wyobrażające, że będę coachem. Oczywiście coachem nie zostałam, ale jednak te kompetencje tam zdobyte, ten rok bardzo fajny, takiego wglądu w siebie, poznania świetnych ludzi, z którymi dotąd mam kontakt, pozwolił mi potem z kolei pójść ścieżką tutorską i też zrobiłam kursy tutorskie, tutoringu, czyli indywidualnej takiej pracy z uczniem na celu takiego coachingu edukacyjnego, że wszyscy wiedzą prawdopodobnie, czym jest tutoring. Jeszcze do niedawna trzeba to było wyjaśniać. Ja też pracuję metodą tutoringu z moimi uczniami, czyli pracuję z nimi indywidualnie. Zapytałaś o te kompetencje. Myślę, że to nie jest tak, że robię to jakoś bardzo świadomie. Myślę, że raczej kieruję się pewnym doświadczeniem i tym, że już trochę różnych sytuacji widziałam i przeszłam z uczniami, ale mam taką też wiesz, taką obserwację, że do niedawna byłam absolutnie fatalną ogrodniczką i suszyłam wszystkie kwiatki i mordowałam i byłam tak, bardzo złego zdania o samej sobie, no i właśnie byłam przekonana, że jestem z tych, którzy nie potrafią kwiatów uprawiać. Po czym? To jesteśmy w, w tym samym rządku. To, to zaraz ci coś ja, powiem. Ja właśnie, ja system... mój kwiatek, jeden z moich ukochanych umiera, więc wszystkie nauczycielki, które nas słuchają, które suszą kwiatki, to teraz uwaga, prosimy wytężyć słuch. Bo Magda opowie, jak to zrobić, żeby to się już więcej nie wydarzało. Nie, no więc właśnie y, mam takie y, doświadczenie, że parę lat temu przez kompletny przypadek wychodząc od znajomego, no jest ja też ze studia nagraniowego, natknęłam się na kwiat pod tytułem Fikus. Kompletnie, nie wiedziałam nawet, że to Fikus, wtedy bo jak moją dyletantką, kompletną roślinną. I coś mnie tknęło i postanowiłam tego Fikusa, którego ten właśnie mój znajomy postanowił wyrzucić do śmieci, uratować. Powiedziałam mu, nie, nie, nie wyrzucę, ja go wezmę. No i wziąłam tego Fikusa, poradziłam się tam kogoś, Fikus wylądował mnie w domu. Pamiętam, że zapytałam znajomego ogrodnika, co mam z nim zrobić. Powiedział, wiesz, mała szansa, żeby coś tam jeszcze dało się odzyskać. No ale tnij go, tnij tam, przesać go w taką a taką ziemię. No więc ja cięłam, 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 aż dotarłam do czegoś tam minimalnie zielonego, jakiś tam oznak życia, no i zostawiałam ten patyczek. No i tam cierpliwie go raz na jakiś czas podlewałam, doglądałam, nic się z tym patykiem nie działo przez dobre sześć miesięcy. I nagle pewnego dnia figus się ocknął. I wypuścił dwa, takie minimalne, mikroskopijne, zielone listki. W tej chwili ten fikus jest wielkim drzewem, które rośnie u mnie w domu, naprawdę niedługo przestanie mi się mieścić. I on jest dla mnie pewnym, jest dla mnie symbolem bardzo wielu rzeczy w życiu w ogóle, ale między innymi tego, że rzeczywiście, tak jak mówił mój absolutny idol, Ken Robinson, rzeczywiście nasza praca, praca nauczycieli wychowawców bardzo przypomina pracę ogrodników, że. To jest trochę tak, że dostajemy jakąś roślinkę w jakimś tam podłożu, potem ją z tego podłoża wyciągamy, robimy swoją mieszankę, bo nie powinno się w tym podłożu, w którym ją kupiliśmy, przypominam, zbyt długo jej trzymać, i podlewamy i zapewniamy warunki, i czekamy. Czasem trzeba po prostu odpuścić, czasem trzeba dać jej postać gdzieś tam w kącie i w ogóle się do niej nie przyczepiać, nie pytać, czy jej dobrze, czy jej źle, tylko zapewnić jej warunki. I w 98% kiedy te warunki zapewnimy, to ona sobie poradzi. Ona po prostu musi być teraz na jakiś czas podlewana. Niektóre nie mogą być przelane, niektóre nie mogą być przesuszone, niektóre zniosą wszystko i tak odbiją. Ta metafora naprawdę, można tam mnożyć różne analogie, tak? Ale jak patrzę trochę na pracę z uczniami, to jest trochę tak, że już trochę robię autorskie mieszanki, tak? Ktoś przychodzi im się sobie aha, tego trzeba przesuszyć, tego trzeba zalać komplementami i miłością. A tego to trzeba trochę przystopować i wychłodzić i Bardziej to jest intuicja niż cokolwiek innego. Czasem się oczywiście radykalnie pomylę, nawet często. No to by na błąd, ale generalnie mam takie poczucie, że to jest rodzaj ogrodnictwa i że to ogrodnictwo, mówię też o moich roślinkach w domu, wcale nie jest takie strasznie trudne, jak się pozna te potrzeby. A potrzeby można poznać po prostu starając się poznać człowieka i pytając go. Więc ja czasem swoich uczniów po prostu pytam i słucham albo przyglądam im się gdzieś z boku, jak coś robią. Staram się zapamiętywać, co lubią, czego nie lubią, z kim im dobrze, z kim im po drodze. I gdzieś tam to jest taką bazą do tej pracy, do zrobienia tej autorskiej mieszanki dla tego konkretnego ucznia. Ja słyszę, że to jednak jest doświadczenie. Myślę, że tak, ale też, żeby zrobić mieszanki, musiałam się troszeczkę podoktoryzować. Więc, ponieważ od niedawna jestem taką fanatyczną ogrodniczką, to spędziłam dobre tam dwa tygodnie czytając na temat różnych gatunków, tego, czego im trzeba, tego, czego potrzebują. Więc. Na pewno to też polega na doświadczeniu, ale też na eksperymentowaniu, no i też na jakimś tam aspekcie oczywiście wiedzowym. No wiadomo, że kaktus nie lubi tak nadmiernego podlewania i mu to nie służy. Jak rozpoznać w uczniu kaktusa? To jest fascynujące. Ja najbardziej, ja mam wiele ulubionych gatunków uczniów, ale najbardziej chyba lubię gatunek bambus, tak zwany. Czyli to jest taki uczeń, który Przyczaja się na dobre, no jestem w szkole średniej, więc to są 4 lata, na szczęście już nie trzy. Przyczaja się przez 3 lata, i ja kompletnie o nim nic nie wiem, mimo prób dotarcia, zrozumienia, zagadnięcia. Po prostu człowiek jest dla mnie enigmą kompletną. I nagle nic tego, nicowego, najchętniej ostatniego dnia w ogóle szkoły, w czwartej klasie, okazuje się w ogóle, kto to jest. I miałam takich przypadków parę w życiu. I to jest absolutnie fascynujące, że okazuje się, że tam trwał jakiś proces pod ziemią. Tam się mnóstwo działo, tam wszystko wsiąkało. Tam wiele moich słów, naszych rozmów, naszych wspólnych doświadczeń z innymi nauczycielami, ze mną. I to wszystko gdzieś tam się magazynowało i nagle wystrzeliło przez noc na wysokość dwóch metrów. Więc jak rozpoznać? Pewnie akurat ucznia typu Bambus rozpoznać trudno. To nie są częste przypadki, ale miałam takie rzeczywiście, że miałam takie poczucie, że kurczę z tej strony, z tej próbuję. No i. No, nie znam, nie jestem w stanie człowieka po prostu jakoś tam otworzyć. Często dowiadywałam się od tych uczniów, to często były osoby mocno introwertyczne, że one bardzo dużo widzą, bardzo dużo słyszą, bardzo dużo rejestrują no po prostu gdzieś tam zbierają ten kapitał po to, żeby jak już się poczują odpowiednio mocne, to mogą rzeczywiście wtedy wystrzelić. Tak? Myślę, że to też jest no, trochę jest to obserwacja, tak? trochę to jest przyglądanie się, trochę to jest metoda prób i błędów, tego, że, że podejmujemy też jakieś tam głupie decyzje. Ale myślę, że zasadniczo najlepsze rzeczy biorą się ze słuchania. Spróbuj po prostu zadawania pytań i czekania, tak? Czasem, czasem nie odpowiedzą. To jako 30-letnia z 30-letnim doświadczeniem, stażem pracy bardzo dobrze. E, tak, 30-letnia nauczycielka, wychowawczyni, Możemy powiedzieć, że jesteś 30-letnią wychowawczynią tak, i nauczycielką. Tak, zupełnie spokojnie możemy tak. Spokojnie powiedzieć. możemy tak <laughs> mówić. To w takim razie ja wiem, że Bycie nauczycielką jest nieprzekazywalne. To znaczy, możemy o, o tym poopowiadać, ale to A trzeba zaraz, przeżyć. Zaraz to zakwestionuję. Doskonale. To w takim razie... Są... Nie, nie. Proszę, kontynuuj pytanie, bo zaraz powiem, o co mi chodzi. Intencją mojego pytania jest, co możesz ty powiedzieć nauczycielkom i nauczycielom, nie tylko wchodzącym do zawodu, ale takim, którzy są tam jakiś czas, czują, że z ich zdrowiem psychicznym bywa różnie, są obarczeni ilością dokumentów o zdrowiu psychicznym swoich dzieci. Mają również oczekiwania od rodziców różnych stron dyrekcji wiemy, że tam są różne strony, które mieszają w tym kociołku emocji, które są w szkole. To oprócz tego, że musi być żywy ratownik, bo to wybrzmiewa nam cały czas, co byś jeszcze przekazała? Może być metaforą ogrodniczą, bo do mnie <gry> bardzo przemawia, może być również i w inny sposób. No chyba, że kwestionujemy, że przekazywalne, nieprzekazywalne. Myślałam, że raczej chodzić o dziedziczenie tego fachu, bo ja go akurat odziedziczyłam po babci i już widzę, że moja córka ma za zakusy, żeby zostać nauczycielką. Natomiast, że do tak, że doświadczenie bycia nauczycielem, tak to przedziwne. Nie wiem dokładnie, skąd ono się bierze, pewnie z jakiejś w pewnym momencie głębokiej potrzeby po prostu przekazania tego, co się wie, czy tego, co się przeżyło innym, która jest pewnie jakoś tam charakterystyczna dla wielu osób, bo niekoniecznie myślę, trzeba być nauczycielem zawodowym, żeby się taką osobą stać, można być mentorem dla kogoś w pracy, można się kimś po prostu zaopiekować. No i właśnie, wydaje mi się, że super fajne jest znalezienie sobie mentora, jeśli sam się nie znajdzie. Najfajniej no oczywiście, jak się sam pojawi w pewnym momencie. Pamiętam, że ja nie miałam takiego szczęścia, jak poszłam do szkoły i moje pierwsze zetknięcie z pokojem nauczycielskim było takie, że usiadłam przy stole, miałam tam 23-4 lata, usiadłam przy takim dużym stole i w czasie przerwy siedziałam odwrócona twarzą do stołu i owiono mnie taki zapach jakichś wytwornych perfum i, i wylakierowany paznokieć postukał w stół koło mnie i usłyszałam taki piękny kobiecy głos kochanie, to jest moje miejsce. I zimny dreszcz mi przyszedł po plecach i dotąd to pamiętam, to wrażenie, więc myślę, że teraz przychodzi nowe pokolenie nauczycieli do szkół. Moi koledzy często są ode mnie o pokoleniu lub półtora młodsi i myślę, że super fajnie jest być dla kogoś mentorem. Fajnie jest być tą osobą, która gdzieś tam wprowadzi, która będzie powiernikiem, która wesprze, która trochę się podzieli doświadczeniem. Więc ja przede wszystkim poszukałabym sobie sprzymierzeńca, poszukałabym sobie wśród kolegów najchętniej mentora, mentorki, a jeśli nie, to po prostu kogoś, z kim mogłabym przegadywać pewne sprawy, bo nauczyciele są bardzo często bardzo osamotnieni w tym, co robią. Jak lubi mówić jeden z moich rozlicznych szefów, Jarek Szulski, dyrektor naszej szkoły, nauczyciele siedzą w silosach po prostu i się z nich nie wychylają i każdy tam sobie coś robi, a co robi, to tak dokładnie nie wiadomo, przecież nikt nie wie, co nauczyciele robi tak naprawdę ze zamkniętymi drzwiami. Więc myślę, że są, też jesteśmy samotni i też uświadomiła mi to ta nasza superwizja i te spotkania, że bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Takiego przegadania ja z moją współwychowawczynią po prostu gadam nieustająco. My to się dzwonimy jak stare małżeństwo, po prostu. Gadamy godzinami przez telefon, obgadując, co się stało w szkole, co my. Mamy trochę inne osobowości, znaczy kompletnie inne, tak, ale to też jest w tym przypadku fantastyczne, że możemy sobie bardzo dużo dać, możemy się posłuchać, możemy się sobie wypłakać z wielu rzeczy. Przede wszystkim postulowałabym, żebyśmy nie byli tacy samotni jako nauczyciele, bo nie musimy skończyć zaraz na kozetce. Naprawdę są ludzie naokoło i ci ludzie mają dokładnie takie same problemy jak my i możemy sobie nawzajem pomóc się wspierać w tym zawodzie, który łatwy nie jest, ale jest piękny i warto go uprawiać. I myślę, że to jest serio. Myślę, że to jest jeden z najpiękniejszych zawodów na świecie. Ja dużo spędziłam czasu, swego czasu w życiu w środowiskach takich biznesowo, nie wiem, marketingowych i tam, jak przychodziłam i tam, że zawsze budziłam taką Dużą ekscytację jako, jako nauczycielka, to znaczy jak się przedstawiali, wszyscy mówili, że ten jest dyrektorem tego, a ten szefową działu tego, a, ja, a ty co robisz? A ja mówiłam, jestem nauczycielką nieśmiało, albo wręcz mówiłam, uczę cudze dzieci. To wszyscy mówili, a to ciekawe bardzo, i zgiwali się po mnie wzrokiem i już mnie więcej nie pytali. Natomiast od paru lat, od paru nastu może obserwuję, że kiedy mówię, że jestem nauczycielką i wychowawczynią, to, to budzi autentyczne zainteresowanie. Bardzo wiele osób chce o tym rozmawiać, bardzo wiele osób jest zainteresowanych edukacją, pytają jak to jest, proszą, żeby im opowiadać. I jeszcze widzę bardzo ciekawy trend, sporo moich znajomych, którzy mieli zupełnie inne zawody, nagle poczuło taką chęć, żeby w szkole zacząć pracować. Zrobili uprawnienia pedagogiczne, jedna z moich koleżanek, która w ogóle jest z kompletnie innej branży, tak się zakochała w tym zawodzie, że zrobiła uprawnienia pedagogiczne. I w tej chwili jest wychowawczynią w mojej szkole, fantastyczną zresztą, z powołania absolutnego też. Z ogromnym takim życiowym doświadczeniem, które może w tej pracy wykorzystać. Może to jest jakiś trop w ogóle dla samego zawodu nauczycielskiego, że warto, żeby raz na jakiś czas przychodziły tam osoby po prostu z innym doświadczeniem, nawet jeśli przychodzą na krótko, albo nie wiem, na koniec swojej kariery zawodowej, jako takie miejsce, gdzie mogę się podzielić swoim doświadczeniem z młodymi osobami, właśnie czy to w roli tutora, czy po prostu jakiegoś w roli przewodnika. Jednocześnie mieć mentora w postaci takiej doświadczonej nauczycielki, 30-letniej nauczycielki. Nazwijmy Ciągle to. młodej. Ciągle jeszcze. bardzo młodej, oczywiście, za Szymborską podejrzamy zawsze młoda, nauczycielka również. Ja chciałabym w takim razie zakończyć naszą rozmowę tym zdaniem, które powiedziałaś, że to jest najpiękniejszy zawód nauczycielski. Taki on właśnie jest i mam nadzieję go jeszcze troszeczkę pouprawiać i bardzo bym chciała zachęcić wszystkich do tego, żeby jeżeli czują taką chętkę niepowstrzymaną, żeby nauczycielem zostać, a na przykład mają kompletnie inne zawody w tej chwili, co innego robią, to warto to w pewnym momencie życia rozważyć, bo szkole też jest bardzo potrzebny taki dopływ, taki krwi z zewnątrz. Ludzi, którzy rzeczywiście robili inne rzeczy poza szkołą, bo my jesteśmy trochę w tej szkole tacy klaustrofobiczni, ale robili inne rzeczy, mają inne doświadczenia, nie wiem, w biznesie, w czymkolwiek innym, przychodzą do szkoły i dzielą się swoim... Zresztą u nas w szkole to też tak funkcjonuje. Mamy sporo osób, które nie są zawodowymi nauczycielami i przychodzą się podzielić z nami wieloma rzeczami. I uważam, że to jest bardzo, bardzo wzbogacające i dla naszych uczniów, ale i dla nas, tak jako ich kolegów. Ja mam wrażenie, że to może też być prewencja w ogóle, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne wszystkich osób, które pracują w szkole i te osoby, które do tej szkoły chodzą. Bo mają szansę zobaczyć, zeznąć się z różnym podejściem, z różnym sposobem pracy, życia, myślenia może to być. Z praktykami też, tak. tak? Z ludźmi, którzy rzeczywiście nie opowiadają o rzeczach, czyli nie wiem, nauczyciel, który uczy przedsiębiorczości, sam jest przedsiębiorcą, czy sam był przedsiębiorcą. Tak wie, o czym mówi. Zna te wszystkie rafy, tak, a nie, nie, nie otwiera książkę i opowiada o tym, bo, 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 bo skończył studia, tak, Którego tam przygotowały do prowadzenia przedmiotu pod tytułem Przedsiębiorczość. Więc myślę, że to tak, bardzo istotne, żeby praktycy byli w szkole wędrowałyśmy od zdrowia psychicznego do wprowadzenia praktyków do szkoły. Bardzo ciekawa ta rozmowa była, bo 13 odcinek właśnie dobiegł końca. Magdo, bardzo Ci dziękuję. W Centrum Edukacji Obywatelskiej wspieramy zdrowie psychiczne nauczycieli i uczniów. Pobierz nasz bezpłatny przewodnik Jak wspierać dobrostan uczennic i uczniów w szkole i obejrzyj webinarium z cyklu Odporna Szkoła. Jak budować pozytywną samoocenę uczniów i uczennic. Linki do tych i innych przydatnych materiałów znajdziesz w opisie odcinka. Scenariusz i prowadzenie Kasia Pianowska. produkcja Olażaczek świstak, wsparcie projektu i promocja Bartosz Marzec. Realizacja Grzegorz Leczkowski studio pod dębem. Podcast Podzwonku powstaje w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ten odcinek został zrealizowany dzięki inicjatywie finansowanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy norweskich i EOG w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.